Trzeci od końca. Nie jest źle. Kończy tak nie tak. Tak mnie zostawi na gryzie. No dobra. Szybko. Czemu się nie to przestawia? The air temp is 26 Celsius. 14th. Okay, Robert, be ready. Go, go, go. Dobra, spokojnie. Okay, the start will do. Time to get to work. There's an incident in turn 5. Incident in turn 6. Okay, incident. The sky in. The gap's now 0.7. Dobra, jeszcze pół lapa już raz nie ścigamy. There's an incident in turn 6. Red side. Clear right. Yellow flag, keep your wits about you, mate. Incident in Canada corner. Looks like it's Shegert. Come on, Robert. Nicely done. Yeah, gosh, Joe.
The leader has just done a 201.6. Left. Hold your line. Hold your line. Clear on your left. Eighth place. Stay right. Clear on the left. Car left. Clear to your left. That lap time was 205.0. Dobra, 7-3 sekundy. Okay, Robert, relax, focus, keep it smooth. That lap was a 204.2. Good lap. That's your quickest today. Behind's catching. The gap's now 0.9. There's an incident in turn 6. It looks like wood. Yellow flag. Watch out. Tylko plis gorszy nie zrób mi. That lap was a 203. Car right. Still there. You're clear right. That's your best lap in this session.
There's an incident in turn 5. We think it might be Taurus. Turn 5 to już poza naszym. Poza nami. Poza mną. Incident in turn 14. Oh. P8, that was a 204.6. Potem lata już po latach ciebie. There's an incident in turn 5. It looks like wood. Looks like P5's gone off in turn 6. Yellow flag. Kurwa, zero fraków. Nie może być. The leader has just done a 201.3. Sixth place. Połowa wyścigu już. Nie za mną.
beznadziejnie przejechałem ten zakręt. All right, Robert. Halfway home. Fuel's good. Yep. On the left. You're clear left. No to jedź, no. No teraz następny drogowy. Wood ahead is now 0.7. P7. Looks like P4 has binned it in. Turn 5. Yellow flag. Caution. Okay, Robert, you're reeling Wood in. The gap is 0.6. Push now, we can catch this guy. Panowie, ja wam źle nie życzę, ale moglibyście się tam trochę poobijać i...
Jest! Pierwszy naftrak! We've been warned about track limits. The gap to Wood in front is now 1.5. P5 has binned it in. Turn 5. No, no, no. Don't change direction in braking then, please. Your boyfriend. The gap behind is now 0.6. Okay, Robert, don't let this guy distract you. He's quicker than you in two, turn six. B6, two laps left. Stay left. Still there, hold on. Still there, stay with him. Clear on your right. Okay, stay with him. Right side. Hold your line. Still there. Clear on the right. Go, go, go. No, tak się jeździ. Tułaj, Danie. Two has gone off in Bill Mitchell bend.
We think P5 has binned it in Canada Corner. Final lap. Final lap. P5, one more lap to go. Your lap time was 205.6. Niestety nie będzie wyścigu pierwszego. Gap to Wood ahead is now 1.2 seconds. Bez off-tracku. Ale jak... Do tej pory jeden off-track to... Naprawdę nie jest... Źle. Right racing with you, Benny. P5. Well done, mate. Good finish. Then, guys. Teraz dopiero zauważyłem, że z ten link w ten sposób się Pit lane speed limit is 72 kilometers per hour.
To mnie rozkubowało na pewno. Dobra. Zobaczmy teraz. Zobaczmy, jak to wyglądało. No, tutaj to wiadomo, że tragedia. Tam już jest jeden, trak. Dobra. Co on robi? Ładnie zaparkowali. Hello, tutaj. No, ale, o, ale nieładnie, ale nieładnie. Widzę kolegę tu w roli głównej. A ten co? Co on zrobił? Serio? No dobra, okej, okay, może być. I'm doing well. Shokoroko. I don't know how to say that. Shokoroko. My mic is muted? Or your mic is muted?
Now it's better? Can you hear me? Okay, my mistake, sorry. Let's back to incidents. Okay. Let's check results. Oh. You have to see this. Congratulations, you were just promoted to class B. Okay, thank you. Now I'm looking for results. This last race, which already has finished. Okay, I was on the fifth place. 49 high rating and plus 0.50. 7 safety rating. No, I'm not moderator. I'm just playing in iRacing and recording this. Okay. 37. Minus 90. Okay, let's check my safety rating now. Cześć, Biszkopt. Siema. Okay. 3,52 WB. No, nie jest źle, nie jest źle. O. Wreszcie mogę mówić po ludzkiemu, nie muszę się męczyć. Kaleczyć języka, widzę, że to mi polecę.
No dobra, to jeszcze pojeździmy sobie teraz jakiś test track. Ale zobaczmy, co to możemy sobie testować. To znaczy, no przed chwilą jechałem wyścig, taki 25-minutowy w Radikalu. Skończyłem go przed chwilą. Teraz już tylko sprawdzę, bo awansowałem do wyższej licencji i będę sprawdzał B, jakie są wyścigi. O, dobra, ok, co my tu mamy? Mazda nie chce. O, B. Dobra, Road Atlanta, full course. To na pewno będę sobie jeździł. VRS GT Sprint. To są auta GT3 chyba. GT3, ok. Dobra, to na pewno będę jeździł. Silverstone. O kurczę, to jest tylko Silverstone Grand Prix. Ale to widzę, że jest cały przekrój. Nie cały przekrój. To są auta GTE klasy i LMP2 i LMP1. Super, też fajnie. To znaczy, no na razie jeździłem w GT3, bo jak byłem w kategorii C, to no to były najciekawsze wyścigi. Znaczy, można też było jeździć w GTE, ale GT3, Mercedesem AMG jeździło mi się najfajniej ze względu na to, że on miał ABS. GTE samochody już nie mają ABS-u, no i już dużo trudniej jest, ale spoko, też się tam parę wyścigów pojechałem w GTE. Natomiast takim głównym był GT3, ale teraz na pewno tak, w VRS-ie będę jeździł w GT3, tu wezmę sobie jakieś GTE, w Le Mans 24 godziny, multiklasie, no i co? I to na razie tak naprawdę wszystko, bo musiałbym odkryć, o właśnie, rzeczy, których nie mam. Nie mam samochodu nie mam, czy toru? A, i samochodu, i toru nie mam. Formuła 3, ale Open Wheelie nie będę jeździł. Jak długo jeżdżę? Oj. Długa historia. Bardzo długa. Zaraz wam pokażę. Mój profil. Ile mam konto na iRacing? 10 lat. Badża mam 10 lat, za 10 lat w iRacingu, ale to by było tak. Kupiłem konto, znaczy otworzyłem konto w 2008 i praktycznie nic nie jeździłem. Tam parę wyścigów muszę pojechałem i dopiero tak zacząłem jeździć od półtora tygodnia temu z powrotem. W iRacingu bardzo mało jeździłem, natomiast bardzo długo się jeździło na takim portalu simracing.pl. No i na simracing.pl, żeby nie skłamać, jeździłem od 2005 albo 2006 roku. Także można powiedzieć 15 lat. Ach, to były piękne czasy. No, bardzo dobrze znam, bardzo, nie wiem, czy kojarzycie, jest taki, ostatnio stał się znany, bo z Kubicą jeździł na iRacing. Mój kolega tutaj jest, o, widzicie, nie wiem, czy widać, czy nie, Marcin Skrzypczak. No to z nim się ścigałem właśnie jeszcze w latach 2000 razem. Na czym jeżdżę? No teraz zaczynałem na GTF, jakaś taka, jeden z pierwszych Logitechów. Później miałem G25, później miałem G27, później miałem Trasmastera TX, później Trasmastera T300, a teraz mam Trasmastera TSPC.
No, ja jeżdżę długo, ale też przez COVID-a i kwarantannę z powrotem wsiadłem za kierownicę i do iRacingu właśnie. I w sumie to najważniejsza rzecz. Tak, Assetto Corsa Competizione. To zwykłe Assetto mam, ale jakoś mnie nie wciągnęło. To znaczy nie wciągnęło mnie przez ten dziwny system wynajdowania serwerów i tak dalej. Assetto Corsa Competizione jak najbardziej. O czym to ja mówię? Aha, odnośnie sprzętu jeszcze, to kolega mnie namówił, bo miałem takie pedały, to się nazywa T3PA. O, no na takich pedałach jeździłem cały czas, na tych Thrustmasterach. Pro, tak, T3PA Pro. I no były super. Ale właśnie miesiąc temu kumpel mnie namówił, pozdrawiam Artura, do tego, żeby kupić sobie Thrustmastery TLCM, te nowe takie na load celu. No i to po prostu zmieniło wszystko, wywróciło 180 stopni. Kiedyś miałem, tak z 6 lat temu, load cele Fanateka, ale były po pierwsze awaryjne, no po drugie nie umiałem się do nich przyzwyczaić. No ale to już jest inna bajka i naprawdę one zrobiły różnicę. No i zachęciły mnie z powrotem do jeżdżenia. Wpadłem w jakiś amok i praktycznie teraz jeżdżę codziennie. Także jest naprawdę spoko, fajnie. No dobra, to wejdziemy sobie na... Wejdziemy sobie na co? Multiklasę jakąś. Jeszcze raz zobaczę, jakie to są auta. No, jest BMW. BMW jest, także na Silverstone. Silverstone to jest zajebisty. Nie miałem, co znaczy kiedyś, jak miałem krzesełko biurowe z Ikei na kółkach, no to tak, ale bardzo dawno temu, bardzo, bardzo. Kupiłem fotel samochodowy Audi A6. Poszedłem do znajomego, pospawał mi do tego profile takie stalowe i chyba już z 10 lat na tym fotelu jeżdżę, siedzę. I jest super, dlatego że kosztowało mnie to 100 zł wszystko, fotel i spawanie. A wygoda jest naprawdę... No, kolosalna jest wygoda, no. Żadne tam kubełkowe za jakieś chore pieniądze, 500-700 zł. Tylko zwykły taki od Audi, podgrzewany fotel z elektryczną regulacją. No bym pokazał, ale mam bałagan w pokoju, to nie będę pokazywał. No nie, no to na pewno, ale to nie jest wygodne, nie? Bo siedziałem w takich kubełkach i często jak jeździliśmy kiedyś wyścigi 24-godzinne na Le Mans, no to słabo jest wytrzymać w takim kubełku. Aczkolwiek powoli przymierzam się do stelaża też, także pewnie będę jakiś, może nie kubełek taki typowo sportowy, typu Sparko czy tam coś takiego, tylko taki normalny samochodowy fotel kubełkowy. No dobra, Le Mans. Po Le Mans dawno nie jeździłem, no to na Silver. Jest to jakiś Silver, bo... Silver Polandii, Silver Polandii. Kuźwa, dużo ludzi. A ja mam nieogarnięty tor. Ale czekajcie. O, i to jest piękna sprawa. Road Atlanta Full Course. Lecimy. Bierzemy Mercedesa. Nie wiem, tym Mercedesem mi się fajnie jeździ.
No, to jest niestety droga zabawka. Ale... No tak, to też. CSGO, Call of Duty. No, to są takie pary takie, co się najczęściej tam używa. A nie, w CSGO to ja... To jest bardzo rzadko gram. Kiedyś grałem dużo, ale to... CS-a nie odpalałem chyba z rok czasu. Tam z 4 lata temu grałem dużo w CS-a. Nawet nie wiem, jaką rankę. No jakiś nieogar pewnie. Kiedyś było więcej czasu na granie. Nie, no teraz tylko gram w iRacing. Czasami R-Factora, Assetto Corsa i R-Factor. I no jak już chcę odpocząć od samochodów, no to tylko gram w Call of Duty Modern Warfare na Warzone. Tak, tak, słyszałem o Republic of Sim Racers i nawet jechałem tam wyścig jeden. Kolega tam jeździ. W tych wyścigach transmitowanych w Sportklawie. I znaczy, no, powiem tak. Niestety na własnej skórze stwierdziłem tam, że tam jest za dużo na tych wyścigach, nie wiem jak Assetto Corsa na iRacingu, za dużo gadania na wyścigu. Byle co, byle jakiś incydent taki, no, typowo wyścigowy, tam gadają podczas tego wyścigu i to mnie strasznie irytowało. Natomiast Assetto Corsa nie jeździłem. Pewnie się przejadę, bo zarejestrowałem się, byłem na kilkunastu treningach, ale nie jeździłem. No, zobacz. Akurat w tym samym czasie jeździłem w takiej lidze na R-Factorze dwójce. Ta liga się nazywa... Tam fajnie się jeździ. Na RF-ie dwójce i to się nazywa simracing.gp.net i tam jest taka liga na GT trójkach. Teraz się właśnie kończy, będzie ostatni wyścig na Daytonie, polecam. Ogarnięci są goście, jest kulturka i naprawdę warto tam się zarejestrować. No i oczywiście wszystko za free jest. Dobra, będziesz tu... Wcisnąłem coś, a nie cisnąłem... O, join session. Jakbyście chcieli, to też zapraszam na taki kanał na YouTubie. Bo trochę na motorze też jeżdżę. I tam sobie można zobaczyć. No co prawda dawno już nie wrzucałem filmów. W zeszłym roku żadnego nie wrzuciłem. Ale w tym roku z powrotem będę wrzucał, tylko nie mam czasu tego posklejać. O. To jest taki, no to jest mało, 700 subskrybentów, ale fajne rzeczy są. No najlepszy jest filmik ten Don't Fight with Kawasaki. Można sobie w wolnej chwili obejrzeć. W tym roku będę dorzucał na pewno filmiki nowe. No dobra, czas na praktykę, ale jeszcze miałem sobie. Sprawdzić jedną rzecz. Wybrałem. O, jest dobra. GT3 AMG.
Road Atlanta. Bardzo fajny tor. Mercedes, Andegat, Atlanta, Bach. Dobra. Znaczy, no to zależy, co rozumiesz przez incydent, bo ja nie miałem nigdy jeszcze żadnego ani stłuczki, ani nic. No ale parę takich miałem sytuacji, że no było blisko. No zasada jest bardzo prosta, którą mnie nauczył instruktor. Jeździ tak, jakbyś myślał, że każdy chce cię zabić. No jak się jeździ i nie przewiduje się, to naprawdę łatwo o bardzo poważny wypadek. Natomiast jak jedziesz tak i na przykład, no nie wiem, jest pusta droga, prosta, nic nie ma, żadnych zabudowań, jest jakieś skrzyżowanie, nic nie jedzie i to zawsze trzeba i tak zwolnić. No tak, tak, tylko wiesz, w aucie siedzisz w puszce i no nawet jak coś się stanie, czy ktoś w ciebie wjedzie, no to szanse, że coś ci się stanie w jakiejś tam mniejszej prędkości, to są małe, natomiast to już musi być naprawdę grubo, a na motorze to, no wiesz, no nic cię nie chroni, tak? Jedyną rzeczą, która jest fajna w motocyklu, to głośny wydech, tak? Bo jak cię słyszą, to jest spoko. Często jest tak właśnie, że jak kogoś mijam, no ja mam głośny wydech, jak ktoś kogoś mijam i jedzie z takim standardowym wydechem, to auta nie przepuszczają, nie, bo go nie słychać. Natomiast jak ja podjeżdżam, to się rozjeżdżają auta. Nie, to fajna sprawa jest. No nie, no jest niebezpiecznie na motorze, tak, ale no frajda jest taka z jazdy motocyklem, że no, warto, naprawdę. To jest zupełnie co innego niż w aucie. Zupełnie co innego. Ja też nie jeżdżę tam ani wytrzymowo, ani sportowo, no nie mam do tego skilla, ale lubię sobie tak to się mówi, pokomutować po mieście czy pod miastem. No dobra, przemocamy tu na garaż odpalny. Nerwuję to. Dobra. Idę do tu mamy wachy. Przesiądę, dobra. Na Coyotesy nie, to... Na track daje tak, na Nordschleife i Wrack Race, znaczy nie jeździłem sam w Wrack Race, ale jeździliśmy z kolegami na Wrack Race. Kumple moi jeździli. I to takie jedne z pierwszych Wrack Race'ów. Żeby nie skłamać, to jakąś fotkę jedną pewnie mam. Kuźwa, co to jest ta fotka? Zaraz. Muszę daleko sięgnąć. No, nie znajdę teraz. Nie znajdę. No, ale jeździłem. Dobra, polatajmy coś, zobaczmy. Odprężmy się po...
All clear. Push now. Bardzo technicznie to. Ale właśnie tak jeszcze jak mówiłem o iRacingu, to względem innych nie jest to najlepszy symulator, bo dużo lepszy jest R-Factor. Bardziej lepiej symuluje fizykę, ale to jest najlepsza platforma do ścigania. Droga, ale najlepsza. Ścigi praktycznie są co 2-3 godziny. Zawsze się znajdzie moment, żeby polatać, a no w innych niestety tytułach typu Assetto czy R-Factor, no to trzeba już się umawiać. Wyścigi są raczej co tydzień, co dwa. Car to your right, right side clear. No, cześć, cześć. Moje pierwsze lapy na Rope Atlanta, gdzie wrócę. No ja już po wyścigu, teraz to tylko chwilę tu sobie sprawdzić. Wreszcie mam dostęp do wyższej licencji. Źle. No, Road Atlanta jest zajebista. Czy jak się złapie takie flow, to naprawdę jest super. Sector 3 is 0.8, off the pace. Jeszcze nie jestem wjeżdżony, bo przyzwyczajam się do tej nowej kierownicy. Sector 2 is 0.6 off the pace. O, za wcześnie zacząłem hamować, nie wiem co. B24. Okay, Robert, we need to watch the track limits. Go as quicker when it's on its wheels, mate. Dobra. Stop. No, miałem te 300. A teraz mam. Your exit's clear. Też teraz mam teraz tylko PC, TSPC. Chciałem kupić Fanateka Clark Sporta 2,5, ale kazali czekać do czerwca na zamówienie, no bo jednak wybrałem.
Trustmastera z nami, jeżeli chodzi o... Trwałość to jest naprawdę super, bo tą T300 mocno upalałem kiedyś. I nic się z nią nie działo. Mocna naprawdę jest. Jest dużo lepszych feeling. No i mam tą taką z kierownicą od Ferrari, tą taką dużą. To też robi robotę. To się nazywa Ferrari 488 Challenge Edition chyba. Ale już sobie... Aj, będzie ścinka. Ale już sobie zacząłem projektować swoją kierownicę, swoje koło kierownicy od właśnie Mercedesa GT. Na razie sobie na drukarce czy to wydrukuję, a później zrobię z albo aluminium, albo kupię takie plastry włókna węglowego i wytnę. The guy ahead's lap time is 121.53. Czy coś to auto za dobrze hamuje? No właśnie się zastanawiałem nad tym Opelem ze Sparko. To jest, bo to jest praktycznie kierownica taka sama, tylko że to jest TSX. Ojojojo. XW i ona działa pod hitboxem. Ja hitboxa nie mam. Ale nie wziąłem jej, bo po pierwsze była 300 albo 400 droższa. Po drugie, chociaż ładna była sama baza, bo taka z czerwonym metalowymi wstawkami. Ta Sparko naprawdę super kształt, ale wziąłem Ferrari dlatego, że ma więcej przycisków po prostu, bo ma przyciski i ma enkodery, co jest ważne. Czyli możesz sobie na kierownicy kręcić lewo-prawo i zmieniać na przykład siłę ABS-u albo trakcję, kontrolę trakcji. A tamta ma tylko D-pada. Pata, nie wiem jak to nazywa, taki a la joystick. A tutaj są dwa takie joysticki. Na tym kole Ferrari. Sector 1 is 0.9 off the face. No kurde. Aha, dobra. Zapytam, że sami z A, a ja tutaj B. Sector 2 is 0.6 off the pace.
lap. That's your best in the session. You're now 2.0 off the leader's pace. Sector 3 is 0.5 off the pace. Sector 1 is 0.9 off the pace. Teraz mastery mają jedną wadę. Tego, ten uchwyt do stołu, czy tam do biurka. Beznadziejny. Ja korzystam z tego, z... Kiedyś miałem Fanatyka i przerobiłem z Fanatyka do Postmastera i to jest zajebiście. Still there. Clear on the right side. That's your fastest lap today. Sector 3 is 3.2 off the pace. You've just done a 120.15. This lap will be invalidated. Watch the track limits. Szybkie są te obliczki. Muszę ją spróbować. McLaren za mną. Left side, clear on the left side. Sector 1 is 0.8 off the pace. Dobra, jak jest, że na pewnym baku to nie jest źle. Left side. Still there, hold your line. Clear left. Sector 2 time is quick. W prawym dolnym rogu są jakieś... Tak, to jest... Tak, po lewej stronie na niebieskim czy tam zielonym tle to jest licencja. Taka tak zwana safety rating. Jest rookie, jak zakładasz konto, to masz rookie, później masz D, później masz C, później B i na końcu jest A. A po prawej stronie to jest rating, czyli określa to, jak dobrze jeździsz. Wyższy rating to no, na pewno lepszy kierowca. W sensie też to nie odzwierciedla tak w 100%, bo
bo to masz punkty za po prostu za zdobywane miejsce. Im więcej punktów, tym więcej zdobyłeś lepszych miejsc. Ale też tym więcej wyścigów na pewno zrobiłeś. I to też się normalnie w iRacingu nie pokazuje, to jest z dodatku. Dodatek Race Labs. Jest zajebisty, ładnie wygląda, tylko mnie wkurza, bo czasami tak, na przykład dzisiaj nie wyświetlają mi się pozycje, na których... Wszyscy są. Teraz jeszcze postaram się odpalić to, żeby się pojawiało. That's your quickest lap in this session. You're currently 2.0 seconds off the pace. Sector 3 is 3.2 off the pace. No, well, so I'm sure to play. Sector 1 is 2.9 off the pace. No i się nie wyświetla, nie wiem. Jeszcze wyszedł. Jeszcze nie wyszedł. Co ten rajd mi daje? No nic, on sobie nic nie daje. W tych normalnych ligach nie ma to żadnego znaczenia. Nie brany jest pod uwagę rating, gdzie możesz startować, tylko safety rating. Dopiero... A dopiero tam są takie ligi pro, gdzie są kierowcy, no można powiedzieć tak, zawodowi jeżdżą. No to trzeba mieć jakiś tam rating, żeby tam jeździć. No i Kubica ma kategorię C, licencję i też niski safety rating, znaczy high rating. O, Jezus, 19.9, czyli jeszcze mam 2 sekundy do zbicia. No dobrze, dobrze.
czym ten Stefan jeździ? Czym jakim autem? Nie ma go. Tomkins 30. Multiczek to dużo widzę jeździ. Też już nie mam. No, te audyczki szybkie są. Audycji nie mam kupionej niestety. No, największą wadą iRacingu jest to, że płacisz za to, znaczy nie dosyć, że płacisz za samochody i za tory, płacisz abonament. No i wystarczy, że w jednym miesiącu nie zapłacisz, znaczy przerwiesz płacenie abonamentu, to nie możesz offline'owo jeździć, nie? To jest taki największy minus tego. Ale jak już się ma content, no to tamte $10 miesięcznie da się przeżyć. No. A właśnie, jeszcze nie wiem, co się sprawdzić. Zmniejszyłem przedni stabilizator, zobaczymy. The pit exit looks clear. Auto powinno łatwiej skręcać. Znaczy, nie łatwiej skręcać, już to powiedziałem. Auto powinno być nadsterowne bardziej. Lepiej dokręca. Szczególnie w szybkich uchach. Sector 1 is 0.9 of the pace. Właśnie, to jest wada tego, że przy wyjściu z takiego zakrętu wolnego za bardzo dociśniesz. Sector 2 time is good. To niestety, ale też bardziej się dokręca i łatwiej na wyjściu wyspinować. Sector 3 is 3.1 off the pace. Track limits. Sector 2. Ślepe takie zakręty z góry.
working. On your left. Clear left. Sector 1 is 0.7 off the base. No jest lepiej, jest lepiej. Nie no, czy jeszcze? Chyba stabilizatora nie. B29, that's your fastest lap. Okay, Robert, we need to watch these track limits. Sector 1 is 0.8 off the base. Currently 2.0 off the pace. Sector 3 is 3.2 off the pace.
We need to watch the track limits. Dajemy sobie trochę paliwka. All right, Robert, you've used half your fuel. There's a car approaching. Don't cross the white line. Bye-bye. Sector 2 time is quick. Good lap. That's your quickest so far. That was a 119.51. Sector 1 is 0.7 off the pace. Sector 2 time is okay. 10 minutes of fuel remaining. Ale tyłek mi się pośliznął. B30. Sector 3 is 3.2 off the pace. To był off track. Mind these track limits, please, Robert.
96. Bum. No właśnie, tak się kończą wpadki. Dobra, ale to 1.18 będzie. Nie zaliczyłem. No i to jest cinko. No dobra, na dzisiaj koniec. Jakby coś, to zapraszam jutro na 19 gdzieś tak. Pewnie to będzie jakiś live. Dobra, dzięki w ogóle za to, że ktoś raczył wpaść na ten kanał. I do zobaczenia.